W ostatnim czasie dostaję sporo maili, bo prezentowałem iPada mini, prezentowałem Nexusa 7 i dostaję sporo informacji, sporo próśb o to, żeby te dwa urządzenia ze sobą porównać. O tyle jest to porównanie trudne, że występują na nich dwa odmienne systemy operacyjne, czyli tutaj mamy Apple'owy iOS, a tutaj mamy Google'owy Android, także samych systemów może nie będę w tej prezentacji porównywał, ja je porównam w kolejnej, gdzie będzie porównanie właśnie systemów, nie urządzeń. Dzisiaj skupię się na tych dwóch urządzeniach, co mi się w jednym podoba, co mi się w drugim podoba, jak to wszystko wygląda. Generalnie są to urządzenia, można by powiedzieć, z najwyższej półki, zarówno Apple, jak i Nexus, zarówno iPad, jak i Nexus są aktualnie takimi topowymi urządzeniami w swojej klasie. Obydwie wersje, które ja mam, są wersjami w Wi-Fi, czyli bez łączności komórkowej 3G. Oczywiście iPad mini jest dostępny w wersji 3G, Nexus ma być już za chwileczkę dostępny. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to zupełnie inne proporcje ekranu. Jak widać, Nexus 16:9, 4:3 ma iPad mini. iPad również ma niższą rozdzielczość, ma 1024x768, a tu mamy rozdzielczość 1280x720, czyli tutaj mamy faktycznie 720p, czyli wszystkie filmy, które mamy 720p, będą odtwarzane na Nexus w natywnej rozdzielczości, nie będzie ona w żaden sposób interpolowana. W iPadzie już tak nie będzie. Co mnie na przykład strasznie irytuje w urządzeniach z jabłuszkiem, to dziwne złącze akcesoriów. Strasznie mnie to deprymuje, strasznie mnie to męczy. W Nexusie mamy standardowe micro USB, czyli podłączymy się do każdej ładowarki, możemy się podłączyć do portu USB komputera i również naładować nasze urządzenie. Nie ma najmniejszego problemu, nie musimy szukać żadnej fikuśnej ładowarki. No w iPadzie niestety fikuśną ładowarkę musimy posiadać, szczególnie jeszcze teraz bardziej fikuśną, bo firma z Cupertino zmieniła złącze akcesoriów. Jak widzicie, jest ono zupełnie inne. Ja je pokazywałem, omawiałem w prezentacji iPada mini. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na pewno tą prezentację bez problemu znajdzie u nas na kanale. Jeśli chodzi o wagę tych urządzeń, trudno wyczuć różnicę, one tam się pewnie różnią, jeśli chodzi o gramy, ale tak trzymając je w ręce, ja po prostu nie jestem w stanie powiedzieć, które jest lżejsze, które jest cieńsze. Generalnie iPad, no co tu dużo gadać, jest po prostu po stokroć ładniejszy, no daje takie wrażenie bardziej ekskluzywnego. Oczywiście pomijam fakt, że mamy logo z jabłuszkiem, które nam daje sporo punktów do lansu, ale ja pomijam ten aspekt zupełnie, bardziej patrzę na taki aspekt użytkowy, jak zwykle nie wchodzę w taką odwieczną wojnę, czy iPad jest lepszy, czy Android jest lepszy, czy iOS, czy Android, czy Commodore, czy Atari, czy może ZX Spectrum, nie mam jeszcze Surface'a, jakbym miał Surface'a, to moglibyśmy porównać to do dawniejszych czasów, gdzie była zawsze rywalizacja Commodore, Atari i ZX Spectrum, tutaj mamy Android, iOS. No, trzeba przyznać, że na pewno iPad jest fajniejszy, jest nowa wersja systemu operacyjnego, tak więc on jest już tutaj tak przygotowany, że faktycznie mamy tutaj cieńsze ramki, ale jak widzicie, w momencie nawet kiedy położymy palet, trzymamy go w ten sposób, tego iPada, to dalej możemy jak gdyby tym iPadem sobie nawigować. On ignoruje nam ten palec, ponieważ system tak jest skonstruowany, że po prostu on, że tak to powiem nieelegancko, wie, że my teraz trzymamy to urządzenie i tego palca należy nie odczytywać. No jak weźmiemy sobie Nexusa, jak w tym momencie tak zrobimy, to od razu nam ten palec rozpoznaje, że chcemy tutaj sobie utworzyć jakiś skrót na pulpicie. Także designersko na pewno iPad po stokroć ładniejszy. No przede wszystkim według mnie, a Augusta się według mnie jest ładniejszy, ale no, ktoś może mieć odmienną opinię, może uważać, że Nexus 7 jest dużo ładniejszy od iPada. Ja się z tym nie zgodzę, ale Augusta się nie dyskutuje. Co jeszcze wyróżnia te urządzenia? Jak widzicie, iPad mini z tyłu posiada kamerę tylnią. Nexus niestety nie posiada. Żałuję również, że Nexus nie posiada gniazda na pamięci zewnętrzne, bo to jest
dla mnie dość istotny futures. Firma z jabłkiem już nas przyzwyczaiła, że nie mamy żadnego gniazda na zewnętrzną pamięć. Androidowe urządzenia mnie znowu rozbisurmaniły, bo ja bardzo, bardzo lubię mieć możliwość włożenia dodatkowej pamięci, przetrzymywania tam różnego rodzaju dokumentów, tak, żeby w razie jakiejś awarii mieć do nich dostęp. Muszę powiedzieć, że głośniki iPada mini również robią na mnie bardzo, bardzo, bardzo dobre wrażenie. Dużo lepsze niż Nexus. W Nexusie, jak wiecie, jest głośnik mono, w iPadzie mini mamy głośnik stereo i działa on no, dużo lepiej niż w Nexusie. Dużo lepsza jakość tego dźwięku jest. Bardzo mi się podoba to, co tutaj jest w tym iPadzie mini, jeśli chodzi o głośnik zaprezentowany. Oczywiście jeśli chodzi o wnętrze tych urządzeń, no też jest troszeczkę inna architektura, bo jest inny system operacyjny, ale na pewno Nexus ma mocniejszy, to jest Tegra 3. Przypomnijmy, jest to naprawdę wypasione, mocne urządzenie, na którym odpalimy wszystkie, nawet najbardziej wymagające aplikacje, nie będziemy mieli z nim żadnego problemu. iPad mini to jest taki troszkę odgrzewany kotlet, bo mamy rozdzielczość właśnie iPada 2, mamy w środku procesor też A2, czyli taki troszeczkę starszy i niestety nie można powiedzieć, że czuć, ale ja odczuwam, że zwinniejszy jest Nexus, mniej zwinny jest iPad mini, ale pewnie jak ktoś będzie korzystał tylko z tego iPada mini, to w ogóle na to nie zwróci uwagę, bo no wszystko działa. Poza tym strasznie ja się już rozbisurmaniłem, powtórzę to po raz kolejny, do systemu Google'owego i możliwości podłączenia go do portu USB, do przegrywania wszystkich plików bez używania iTunesa. Tutaj trzeba się nakombinować sporo, żeby te wszystkie swoje dokumenty gdzieś wrzucić na to urządzenie, żeby jakieś tam filmy przegrać, żeby jakąś muzykę tutaj zaktualizować. Tak więc no, ta funkcjonalność, którą Google prezentuje w swoim Androidzie, dużo bardziej do mnie przemawia niż iTunes od Apple'a. Co tutaj jeszcze ciekawego? O kamerze już wam wspomniałem. Wspomniałem jeszcze, że tu jest wyższa rozdzielczość, ale pomimo tego, że jest wyższa rozdzielczość, to widzicie również, że i ekran jest troszeczkę mniejszy, czyli mamy dużo większą gęstość, czyli ten wyświetlacz nam robi wrażenie takiego no, super, super ostrego. iPad mini troszeczkę mniej, aczkolwiek to robi dużo lepsze wrażenie niż iPad 2, ponieważ ma również zmniejszone gabaryty, a tą samą ilość pikseli, czyli robi się gęściej, tak więc nie można się też do niczego doczepić, ale należy zauważyć to, że większa gęstość, większe upakowanie jest na Nexusie 7. Nexus 7 również wyposażony jest w czytnik NFC, czyli możemy tymi tagami NFC sobie różne funkcje danego urządzenia wywoływać. Tak jak na przykład ja teraz wywołałem funkcję połączenia się z Access Pointem tutaj lokalnym. iPad mini NFC nie obsługuje zupełnie. Ważnym aspektem jest aspekt cenowy. Różnica jest kolosalna, bo tak naprawdę ten kosztuje 1500, ten kosztuje aktualnie 880, także ten jest prawie, iPad mini jest prawie dwa razy droższy od Nexusa 7, ale czy jest dwa razy lepszy, no zupełnie nie powiem. Na pewno osoby, które będą wybierały pomiędzy jednym a drugim urządzeniem, bo te tablety właśnie w rozmiarze 7-calowym cieszą się dość sporym zainteresowaniem i sporą popularnością z tego względu, że po prostu je się bardzo miło używa, są większe od telefonów, a mniejsze od standardowych tabletów. Są bardziej mobilne. Ja lubię ten rozmiar. Miałem i iPada, miałem i Androidowego 10-calowego tableta, którego zresztą prezentowałem wam w jednej z prezentacji. I jednak ten taki rozmiar 7-calowy dużo bardziej jest dla mnie wygodny i ja preferuję rozmiar właśnie ten 7-calowy. I wracając do tematu, bo znowu odbiegam jak zwykle gdzieś bokiem, nie wiem dlaczego iPad jest aż dwa razy droższy od Nexusa, bo są to bardzo porównywalne urządzenia i myślę, że osoby, które będą podejmowały decyzję zakupową, tak naprawdę skupią się bardziej na
Jeżeli nie będą dysponowały dużą ilością gotówki, kupią Nexusa i będą z niego zadowoleni. Jeżeli cena nie jest dla nich tutaj priorytetem, to pewno skupią się na środowisku, czyli na systemie operacyjnym, jaki pracuje na danym urządzeniu i dostępności aplikacji. Pomimo tego, że w iStore jest bardzo dużo aplikacji, to bardzo mnie tutaj zdziwiło, bo ja przez jakiś czas nie używałem urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, ale jako że teraz jestem tutaj takim testerem nadwornym, to muszę mieć wszystko, no i dlatego się wyposażyłem w coś takiego. Bardzo mnie to zdziwiło, że sporo aplikacji nie ma w wersji na iPada, nie ma w wersji z tym rozmiarem ekranu. No, chociażby głupie aplikacji od YouTube'a nie ma dostępnej. Przyzwyczaiło mnie sporo fajnych aplikacji, na przykład Latitude, czyli nie wiem jak to po polsku będzie. Od Google'a nie ma tego tutaj w Apple'owej aplikacji, ale za to te aplikacje, które są dostępne na iOS, zazwyczaj wyglądają troszeczkę ładniej na tablecie z Cupertino niż na tablecie od Google'a. Ale to jest akurat trzeba to zrzucić na karby deweloperów, którzy tak robią oprogramowanie, a nie inaczej. Wygląda ono troszkę inaczej. Dużo fajniej pracują na iPadzie mini te aplikacje społecznościowe, Face. Jakoś szybciej i żwawiej to działa. Teraz chociaż jest nowa wersja Face'a na Nexusa i też ona już takiej żwawości nabrała, aczkolwiek cały czas to płynniej i lepiej. Bardziej mnie się podoba to, jak jest to wykonane na iPada, ale to tak jak mówię, to jest wina dewelopera, to nie jest wina producenta sprzętu, nie jest wina systemu, bo po prostu osoby tworzące aplikacje już w taki sposób je tworzą, a nie inny. Tak więc iPad mini dwa razy droższy, czy dwa razy lepszy, bym się tutaj nie zgodził. Wybieramy ze względu na środowisko, które nam pasuje, czyli te aplikacje, jakie mamy dostępne, tam gdzie mamy pewnie już wykupione konto, bo nie każdy ma i w Google'ach konto i w Apple'u, także jeżeli ktoś z iCloud'sa korzysta, to pewnie wybierze iPada, jeżeli ktoś korzysta z Google'owych kont i z Google'owych chmur, to pewnie wybierze Nexusa 7. A najlepiej wziąć, skleić je taśmą i mieć dwa razem ze sobą i wtedy nie musimy się zastanawiać, na którym urządzeniu będziemy pracować. Także tyle mojego podsumowania krótkiego, mam nadzieję, że się nie rozgadałem bardzo. Zachęcam Was do wyrażania swojej opinii na temat tych urządzeń, jeżeli nimi dysponujecie, mieliście kontakt, to napiszcie, jakie są Wasze wrażenia, które Wam się bardziej podobało, które mniej. No i podzielcie się ze światem własnymi odczuciami, bo to jest ważne zarówno dla producentów sprzętu, jak i producentów oprogramowania. I zachęcam do mojej kolejnej prezentacji, bo postaram się porównać dwa systemy operacyjne. Nie będzie to proste, ale będę się starał porównać obydwa te systemy tak, żeby porównać. No nie będę wybierał, bo decyzję zawsze zostawiam moim widzom, nie wybieram za Was, nie mówię co jest lepsze, co jest gorsze, tak jak i w tym przypadku nie mówię, że iPad jest lepszy, nie mówię, że Nexus jest lepszy, tylko po prostu pokazuję Wam jaka jest funkcjonalność tych urządzeń, jakie są ich wady i zalety, a decyzje podejmujecie sami, także zachęcam do dzielenia się Waszymi opiniami.